Dzień dobry. Witam Cię serdecznie 28 sierpnia w 11 niedzielę po Trójcy Świętej. Słowa, hasła tygodnia, które mają nas prowadzić w tygodniu, który rozpoczyna ta niedziela, bo niedziela jako pamiątka zmartwychwstania jest pierwszym dniem tygodnia, to słowa z pierwszego listu Piotra, 5 rozdziału, 5 wersetu, druga część tego wersetu. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Słowa dosyć dobrze znane pojawiają nam się w różnych księgach Nowego Testamentu i Starego Testamentu. Mowa, po grecku to mamy o ludziach, nazywani są, czy ta postawa jest nazwana hybris, postawa pychy. Nie jest to z reguły czytelne. Czym jest pycha, czym jest pokora? Różnie to się nazywa. Czasami pysznymi nazywa się ludzi, którzy normalnie upominają się o swoje prawa. W języku Nowego Testamentu, w świecie Nowego Testamentu, pychą nazywa się postawę człowieka, który wchodzi na miejsce, zajmuje miejsce samego Boga. Wchodzi na Jego miejsce. Chce być Panem świata, decydować o wszystkim, dokonywać sądu, być tym, kto ma prawo robić, co mu się tylko podoba, nie być związaną żadnymi zasadami. Taką ilustracją do tej właśnie postawy, postawy pychy, która może zdarzyć się każdemu i każdej z nas, wystarczą sprzyjające okoliczności. Taką ilustracją jest historia z drugiej księgi Samuelowej, dzisiejszy tekst kazalny, gdzie pojawiają się między innymi słowa Dawida do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Po tym jak Natan opowiada historię o dwóch właścicielach owieczek, żeby przypomnieć subtelnie Dawidowi już sporo czasu po tym, co wydarzyło się z żoną Uriasza, z Batszebą, o tym, że dopuścił się grzechu, że wzbił się w pychę, tak byśmy to nazwali, że zajął miejsce Boga, dając sobie prawo decydowania o życiu i śmierci, o tym, co prawe i nieprawe, o tym, co dobre i złe. I często Bóg jest tym, kto posyła nam takich ludzi jak Natan, po to, żeby przypomnieli nam, jakie jest nasze miejsce. Zresztą w słowach z pierwszego listu Piotra, czyli hasła tygodnia, tam mamy po grecku słowo antitasso, które ma trochę wspólnego z innym uporządkowaniem, z tym, że Bóg wytrąca z równowagi tego, kto jest pyszny, żeby go ustawić na solidnym gruncie. W pewnym sensie to jest troszkę tak, jakby Bóg posyłał nam albo ludzi, albo słowa, które mają zadziałać tak jak dobrze znana poziomica, która ma nam pomóc właściwie skręcić mebel, czy wyrównać ściany, czy też dokonać różnych innych działań, w których trzeba odpowiednio znaleźć pion bądź poziom. I w życiu duchowym też tak jest, że musimy nieustannie uczyć się łapać pion czy poziom duchowy i co jakiś czas być otwartymi na to, że czasami w słowach ostrej krytyki ktoś przypomni nam o tym, że zgubiliśmy poziom, zgubiliśmy równowagę, zapomnieliśmy, kim jest Bóg, a kim jesteśmy my. I życzę sobie i Tobie, żebyśmy jak najszybciej w takich sytuacjach, jak ta, w której znalazł się król Dawid, umieli powiedzieć: przepraszam, popełniłem błąd, zgrzeszyłem, i wrócić do równowagi, wrócić do głębi życia z Bogiem, w którym przypominamy sobie, gdzie jest nasze miejsce, kim jesteśmy wobec łaskawego i miłosiernego Boga. Życzę Ci dobrego dnia.